Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, mamy jesień w pełnej krasie, czyli duża wilgotność powietrza, a co za tym idzie, liczne mgły i zamglenia powstające szczególnie rano, wieczorem, w nocy. Jak prowadzić auto przy takiej aurze, jak używać odpowiedniego oświetlenia w naszym samochodzie podczas jazdy przy ograniczonej widoczności. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Tak jak na wstępie mówiłem, jesień, sprzyjająca pora roku ku temu, aby powstawały właśnie liczne mgły, bardziej gęste, mniej gęste, czy też lokalne zamglenia. Oczywiście jak jeździć w takich warunkach drogowych, każdy powinien wiedzieć i znać też zasady co do używania odpowiedniego oświetlenia w aucie, czyli świateł przeciwmgłowych, przednich, jak i tylnych. Oczywiście podstawowe zasady przy jeździe we mgle to jest oczywiście zachowanie odpowiedniej prędkości, zachowanie odpowiedniego odstępu od pojazdu przed nami, tak abyśmy mogli zareagować w sposób bezpieczny na różnego typu zagrożenia czyhające właśnie we mgle. Oczywiście nasze auto również jest wyposażone w oświetlenie, które powinno być używane w tego typu warunkach. Każde auto poruszające się po naszych drogach ma obowiązkowy zestaw wyposażenia, które należy używać właśnie w okresie zdecydowanego zmniejszenia przejrzystości powietrza, co za tym idzie, widoczności. Każde auto wyposażone jest w tylne światło przeciwmgielne. Ono również powinno być używane w pewnych momentach, a w niektórych momentach powinniśmy to światło wyłączyć. Oczywiście włączamy w momencie, kiedy jest znaczące zmniejszenie tej przejrzystości, jest gęsta mgła poza terenem zabudowanym. Mniej więcej około, gdy nasza widoczność spadnie do około 50 metrów, możemy z powodzeniem, że tak powiem, włączyć i być wcześniej widoczni dla pojazdów za nami. Gdzie absolutnie, że tak powiem, nie powinniśmy używać tego światła, to jest obszar zabudowany. To są miasta. W momencie, kiedy zapomnimy wyłączyć tego tylnego światła, pojazdy jadące, no ten dystans w mieście, w obszarze zabudowanym, dystans między pojazdami jest oczywiście trochę mniejszy. Też zatrzymujemy się na światłach, pojazdy podjeżdżają bardzo blisko ku siebie. To światło naprawdę potrafi skutecznie przeszkadzać, oślepiać kierowców za nami. Także musimy o tym, szanowni Państwo, pamiętać, że w momencie, kiedy wyjeżdżamy z mgły, bo ta mgła też może powstawać momentami, takie wylewać się takie języki tej mgły na dłuższy bądź krótszy okres czasu, musimy pamiętać, włączać, wyłączać. Nie może być sytuacji, że zapomnimy i to światło nam się cały czas z tyłu świeci, gdyż to naprawdę bardzo przeszkadza. A co za tym idzie, też stwarza pewne niebezpieczeństwo, gdyż te nasze światła stopu są zdecydowanie mniej widoczne właśnie dla kierowców za nami, gdyż to światło przeciwmgielne jest dominujące w tym momencie z tyłu naszego auta. Tak ogólnie, szanowni Państwo, powiem tylko, kiedy będzie to światło działać w naszym aucie. Zazwyczaj auta tak są skonstruowane i zaprojektowane, że te tylne światło włączymy w momencie, kiedy będziemy mieli co najmniej włączone światła mijania. Światła mijania, światła krótkie, niektórzy to nazywają. I w tym momencie będziemy mogli uruchomić to tylne światło. Niektóre auta również mają tak są zrobione, że w pierwszej kolejności włączymy przednie światła przeciwmgielne i w następnej kolejności dopiero dadzą się uruchomić te tylne. Z tą uwagą, że niektóre, oczywiście przednie światła przeciwmgielne nie są obowiązkowym wyposażeniem, tak jak właśnie tylne, że po prostu mamy tylko tylne. To wszystko zależy od Państwa modelu, Państwa marki. Warto popatrzeć
czasami rzadko włączamy, raz w roku dosłownie. Warto wiedzieć, jak w naszym aucie te światła sobie włączyć czy też wyłączyć. Te przednie światła przeciwmgłowe, one nie są skonstruowane, żeby nam oświetlać drogę na wiele metrów przed autem. One są po prostu bardzo jasne i tak naprawdę oświetlają nam drogę bezpośrednio przed autem. To jest dosłownie kilka metrów, możemy zauważyć, że te światła wyraźnie, mocniej świecą przed naszym autem. Także gdybyśmy jechali w gęstej mgle, tą krawędź jezdni powinniśmy widzieć. Jadąc w gęstej mgle, szanowni państwo, też nie używajmy świateł drogowych, czyli tak zwanych długich świateł, gdyż taki snop światła skutecznie nam przed naszym autem roztoczy wielką aureolę mleczną, gdzie te i to zamiast nam pomóc, tylko zaszkodzi. Także w mgle jeździmy na światłach mijania plus ewentualnie właśnie światła przeciwmgłowe, jeżeli nasze auto oczywiście takie światła posiada. Oczywiście, jeżeli włączamy te światła również w obszarze zabudowanym, przednie światła również powinniśmy wyłączyć, gdyż skutecznie również oślepiamy auta przed nami, czy też na drugim pasie auta jadące z naprzeciwka. Oczywiście włączenie, wyłączenie światła powinno być zasygnalizowane na naszej desce rozdzielczej. Odpowiednie kontrolki informują nas o tym, dlatego też zerknijmy czasami na tą deskę rozdzielczą, popatrzmy, czy któryś z tych świateł nie mamy włączonych niepotrzebnie. I tak już ostatnia rzecz, szanowni państwo, też przepisy drogowe mówią, że gdybyśmy wykonywali manewr właśnie we mgle, wyprzedzania, należy poprzedzić taki manewr krótkim sygnałem dźwiękowym, gdyż w takiej mgle właśnie kierowca jadący przed nami w lusterku niekoniecznie widzi nasz kierunkowskaz, gdyż nasze światła mijania, czy też dodatkowo jeszcze przeciwmgłowe, też tą aureolę właśnie taką mleczną robią przed naszym autem i ten kierowca niekoniecznie musi widzieć nasz zamiar, choćbyśmy go nawet sygnalizowali. Dlatego krótki sygnał dźwiękowy informujący o tym, że będziemy jakiś taki manewr wykonywać, należałoby wykonać. Szanowni państwo, no jesień ma to do siebie, że te mgły naprawdę są częściej, dlatego warto wiedzieć też, jak używać tych świateł, kiedy je włączyć, kiedy wyłączyć. I czasami warto poznać właśnie nawet te najprostsze czynności w naszym aucie, czyli właśnie jak włączyć nawet te światła. Bo one są po to zrobione, żebyśmy byli widoczni z przodu, żebyśmy byli widoczni również z tyłu w warunkach niesprzyjających bezpiecznej jeździe. Ale zachowując wszystkie te zasady, o których mówiliśmy, czyli odpowiednie używanie tych świateł plus dobranie odpowiedniej prędkości i dystansu od innych kierowców powinno skutkować tym, że ten okres jesienno-zimowy, ale również oczywiście i w lato też mgły powstają, przejedziemy bezpiecznie i czego państwu życzę. Do zobaczenia za tydzień.